Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków. Saga Egmont przedstawia Krzysztof Boruń – Małe zielone ludziki Czyta Katarzyna Tokarczyk Tom pierwszy, część pierwsza Zielony płomień 23 listopada, Monachium 16 godzin przed akcją Właśnie otrzymałam wiadomość od małego, że wszystko gra i mogę lecieć. Jestem w muzeum Valentina w bramie Izarskiej. Kręcone schody prowadzące w górę do maleńkiego lokalu pełnego staroci. Po drodze mija się różne zabawne osobliwości wychodzące ze ścian, na przykład nogi murarza, który z pośpiechu sam się zamurował. Rzecz w tym iż można zostawić tam wiadomość nie budząc żadnych podejrzeń i łatwo ją odczytać nie zwracając niczyjej uwagi to jeden z naszych sposobów przekazywania informacji kod barwny odpowiednio rozmieszczone skrawki kolorowych nitek lub papierki po cukierkach z systemem korygującym w razie przypadkowych przekłamań tym właśnie sposobem mały potwierdził przylot Magnusena do Maroka i przekazał mi sygnał rozpoczęcia akcji. Na schodach nikogo nie spotkałam. Wątpię też, aby ktoś mnie śledził. Nawet zresztą, gdyby szedł cały czas obok mnie, nie znając kodu, nie mógłby nic dostrzec. Niezły system łączności, wprowadzony przez Martina. Z przeznaczeniem na szczególne okazje, gdy kontakt bezpośredni staje się zbyt ryzykowny. 20 listopada Mały zarządził pogotowie bojowe i przerwanie wszelkich bezpośrednich kontaktów. Mój udział w akcji został ustalony już przed moim wyjazdem z Londynu. Pół roku wcześniej przeszłam zresztą specjalne przeszkolenie dywersyjne. Moim instruktorem był Pers, którego Martin mianował szefem grup uderzeniowych Zielonego Płomienia. Od 21 listopada oczekiwałam na sygnał, prowadząc normalne studenckie życie. Punktami kontaktowymi były 21 listopada wnętrze kopalni w Muzeum Niemieckim następnego dnia. Wejście do ogrodu botanicznego na Menzingerstrasse. I wreszcie dziś brama izarska. Czwartym punktem, na 24 listopada, miał być pewien klub jazzowy na Szwabingu, ale to już nie będzie potrzebne. Na schodach Valentin Museum znalazłam to, na co czekałam: Szczur w domu. Wejście drugie. Oznacza to. Magnusen przyleciał do Casablanki. Akcję realizować według scenariusza drugiego. Po powrocie do domu, zgodnie z instrukcją, muszę spreparować z wycinków gazetowych anonim do siebie. Jeśli chcesz uratować doktora Martina Barleya, bądź sama 24 listopada w Casablance w hotelu Belleryf. Przyjaciel. Chodzi o uzasadnienie wobec policji mego wyjazdu, gdyby doszło do wpadki. Następnie mam zamówić telefonicznie bilet lotniczy i przygotować się do drogi. Scenariusz numer dwa wyznacza jako miejsce spotkania z Persem w Kasablance katedrę Sacre Cœur. Skąd już niedaleko do Alkonu. Ma to nastąpić około godziny 11. Czasu miejscowego i do tego momentu nie powinnam się z nikim kontaktować. Tylko w sytuacji wyjątkowej mogę przekazać małemu informację przez bramę izerską i sygnał z budki telefonicznej. Teraz jeszcze zgodnie z instrukcją, po odczytaniu komunikatu i zostawieniu śladu, że odebrałam informację, muszę wejść do winiarni na szczycie. Aby napić się kawy, ma to usprawiedliwić moją obecność w bramie izarskiej, gdybym była śledzona. Na górze sporo gości. Żaden stolik nie jest wolny, ale przy niektórych pozostało parę miejsc. Po lewej stronie od wejścia, przy drugim czy może trzecim stole, siedzi samotnie przy lampce wina jakiś nieznany mi mężczyzna, około czterdziestki, o ciemnych, z lekka siwiejących włosach i ogorzałej twarzy. Z wyglądu południowiec i to raczej arab niż włoch. Rozglądam się po salce, a on podnosi na mnie wzrok i jakby rozpoznając kogoś znajomego, kłania się z uśmiechem, a potem zapraszającym gestem wskazuje mi wolne miejsce naprzeciw siebie. Jestem pewna, że widzę go po raz pierwszy. Myślę, że najlepiej zignorować faceta. Wyraźnie próbuję przygadać sobie babkę, ale przychodzi mi do głowy, że przygodny towarzysz, jeśli nie będzie zbyt natrętny, może się tu przydać, gdyż samotna dziewczyna zwraca większą uwagę niż w towarzystwie. Dziękuję więc za zaproszenie uśmiechem. I siadam przy jego stoliku. Pani pozwoli, zamówię coś do picia. Może wino? Mają tu świetne wina. Czego się pani napije? Mówi po angielsku z wyraźnym amerykańskim akcentem. Wpatruje się we mnie dość natrętnie, jestem niemal pewna, że wino uderzyło mu do głowy. Muszę go ochłodzić. Tylko kawy, żadnego alkoholu. Staram się zachować dystans. Pani nie jest Niemką ani Angielką, prawda? Pyta patrząc mi w oczy. Czy to ważne? Nieważne. Przytakuje niezrażony. Pani wybaczy. Proszę dwie kawy. Woła po niemiecku w stronę bufetu. Potem znów przenosi wzrok na mnie i uśmiechając się wyciąga do mnie rękę. Pani pozwoli. Ujmuje moją dłoń i pociąga ku sobie. Chce wyrwać rękę, lecz przytrzymuje ją za palce delikatnie, choć stanowczo. Co pan? Nie kończę, uświadamiając sobie, że wszelkie nieprzemyślane reakcje z mojej strony mogą doprowadzić do nieobliczalnych następstw. Na szczęście jest to nieporozumienie. Niech się pani nie obawia. Mówi nieznajomy, śmiejąc się. Chciałbym obejrzeć pani dłoń. To takie moje hobby. Nie puszcza mojej ręki i obraca otwartą dłonią do góry. Jednocześnie patrzy mi z uporem w oczy i nadal się uśmiecha. Pan jest chiromantą? Niezupełnie. Spogląda na moją dłoń i twarz mu poważnieje. Przymyka powieki i trwa tak dłuższą chwilę w całkowitym bezruchu. Potem nagle puszcza rękę i sięga po papierosy. Nie częstując mnie, zapala w milczeniu. I cóż pan wyczytał z mojej ręki? pytam zbyt pewnie. Patrzy na mnie z powagą. Chce pani naprawdę wiedzieć? Przecież pani nie wierzy wróżbom, prawda? Trochę mnie zaskakuje tym stwierdzeniem. Rzeczywiście nie wierzę, ale dać sobie powróżyć i zobaczyć, co z tego wyjdzie, to może być zabawne, czy na pewno? Pyta jakby z przyganą. Bywają w życiu człowieka takie sytuacje, że wiele by dał, aby poznać przyszłość, i gotów wierzyć w najbardziej bzdurną przepowiednię. Wbrew rozsądkowi, na przykład żołnierz przed bitwą, albo gdy komuś bliskiemu zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo. Czuję się nieswojo. Czyżby coś wiedział? Mały ostrzegał, że mogę być śledzona. Przecież dlatego zachowaliśmy tak daleko idące środki ostrożności. Ale jeśli nawet ten facet coś wie, Dlaczego próbuje mi to dać do zrozumienia? A może jestem przewrażliwiona? Może to rzeczywiście Hiromanta Amator, a te jego gadki to nic więcej tylko klasyczna metoda sondażu psychologicznego. Powinnam więc skierować go na fałszywy trop. Mnie, mam nadzieję, zagraża co najwyżej oblanie kolokwium. Mówię chyba dość naturalnym tonem. Jeśli potrafi pan wywróżyć jakie otrzymam pytania, gotowam uwierzyć, że ma pan zdolności jasnowidza. Wzmianka o kolokwium odpowiada prawdzie. Za dwa dni mam zdawać. Oczywiście wiem już, że nic z tego nie będzie. Hieromanta nie spuszcza ze mnie wzroku, jeszcze bardziej się nachmurzył, a potem zaczyna strzelać. Myślę, że nie będzie pani tego egzaminu zdawała. Czeka panią podróż, daleka podróż. Chyba gdzieś na południe, może Ameryka Południowa, albo Afryka? I nie wiem, czy pani wróci do Monachium. To nie będzie bezpieczna podróż. Siedzę przed nim, spięta i czujna. Choć staram się nie okazywać tego zewnętrznie. Z każdym słowem tego człowieka wzrasta we mnie niepokój. Jestem już niemal pewna, że ktoś musiał zdradzić. Ale trzeba udawać dalej, że się nic nie rozumie. Śmieję się więc i mówię fantastycznie, świetna zabawa. Lubi Pan straszyć, ale to na mnie nie działa. Nie trafił Pan. On na to, z powagą. Ja nie straszę, ja tylko ostrzegam. W najbliższych dniach grozi pani śmiertelne niebezpieczeństwo. Źródłem tego niebezpieczeństwa mogą stać się również ci, których pani uważa za przyjaciół, a niektórzy z tych, których pani uzna za wrogów, mogą owo niebezpieczeństwo od pani odsunąć. Czuję, że teraz powinnam zareagować ostrzej. Czy nie za daleko posuwa się pan w tych żartach? Co mi pan sugeruje? Ja nie żartuję, mówię poważnie. I wszystkie te bzdury wyczytał pan z mojej ręki? Powiedzmy, daje mi do zrozumienia, że powinnam być bardziej domyślna. Rzecz jasna udaje nadal że to do mnie nie dociera. Słowem, pozostaje mi czekać na spełnienie się tego, co mi wyroki losu wypisały na dłoni. Patrzy na mnie z wyrzutem. Tego nie powiedziałem, to są tylko ostrzeżenia. Ale ja jestem uparta. Czyli radzi pan siedzieć w domu, nigdzie nie wyjeżdżać, zwłaszcza na południe, Zerwać wszelkie kontakty z kolegami, przyjaciółmi i zabiegać o względy wrogów, a może moja przyszłość nie będzie taka czarna? Jakby nie dostrzegł ironii tego też nie powiedziałem. Tu nie chodzi o bierność czy zmianę podjętych już decyzji. To, co pani zamierza, niech pani robi. Ja daję tylko dodatkowe wskazówki. Zastanawiam się, do czego on właściwie zmierza. Nic z tego nie rozumiem. Mówię tym razem dość szczerze: radzi mi pan, abym została w Europie, czy też mam wyjechać do Ameryki Południowej lub Afryki? Czy po to, aby się pańska wróżba sprawdziła? Przecież widzi pan moją przyszłość w ciemnych barwach. Niezupełnie. Wszystko powinno się dobrze skończyć, jeśli będzie pani rozsądna. A więc jednak chodzi mu z pewnością o współpracę. Co mi pan więc proponuje? Próbuję zagrać w bank. Bierze mnie za rękę, nachyla się i mówi ściszonym głosem: trzymać się człowieka, który drogi nie widzi, ale rzadko błądzi. Pytam go, jak mam to rozumieć. Ale nie chcę mi nic więcej powiedzieć. Każde podane przeze mnie bardziej dokładne wyjaśnienie zmniejsza szansę potwierdzenia się wróżb. Dodaje po chwili i zaczyna wygłaszać coś w rodzaju prelekcji, jakąś dość zawiłą teorię podświadomego przeciwdziałania konkretnym zdarzeniom, które potrafimy z góry przewidzieć. Wydaje mi się mętna i słucham jednym uchem. Jestem w tej chwili myślami daleko, przy Martinie. Już wkrótce miną dwa lata, jak poznałam go u kolinsa na szwabingu. Było to w noc sylwestrową, w trzy miesiące po moim przyjeździe do Monachium. Wydał mi się wtedy strasznie zasadniczy i nudny, ale szybko zrozumiałam, że maskuje w ten sposób nieśmiałość i nieobycie towarzyskie. Miał wygląd typowego naukowca, niewidzącego świata poza własną specjalnością, jeśli w ogóle można tu mówić o jakiejś typowości. Był stypendystą Fundacji Pilca i asystentem Weizenhofera. Mnie, raczkującej studentce filozofii, bardzo imponowała znajomość z asystentem Laureata Nobla. I nie tylko imponowała, przy bliższym poznaniu okazało się, że nie jest on ani nudny, ani ślepy na to, co się dzieje dookoła, i bynajmniej nieobojętny na uroki płci odmiennej. Byłam wręcz zaskoczona rozległością jego zainteresowań, jak się zresztą okazało, nader szybko ulegającym zmianom. Nie chodziło tu o brak wytrwałości czy wręcz lenistwo. W niektórych sprawach Wykazywał zadziwiającą wytrwałość, cierpliwość i upór. Częste zmiany zainteresowań wynikały z nadmiaru inwencji. Nowe pomysły, nowe problemy, nowe przedsięwzięcia spychały na dalszy plan dotychczasowe. Jak się to mówi, niespokojna natura myślę, że można by nazwać to również pogonią za wielką przygodą. Chyba w niemałej mierze taką przygodą był dla niego nawet zielony płomień, a na pewno nieszczęsna wyprawa do Afryki. Zanim Martin począł montować płomień, działały już od kilkunastu lat w różnych krajach zielone organizacje, ruchy protestu przeciw niszczeniu naturalnego środowiska i groźbie skażeń radioaktywnych. Znana sprawa, petycje, demonstracje, pikiety przed zakładami przemysłowymi i terenami budowy elektrowni jądrowych. Pochody, wiece, ulotki, transparenty, reaktory atomowe, radioaktywna śmierć, szybkie neutrony to powolne samobójstwo industrializacja, urbanizacja, motoryzacja, militaryzacja czterech jeźdźców apokalipsy niewolniku techniki, przebudź się i zerwij kajdany. Komu służy cywilizacja betonu i plastiku? Żądamy zakazu i tak dalej, i tak dalej. Swego czasu te komitety i organizacje próbowały jednoczyć się i tworzyć coś w rodzaju partii opozycyjnych. W niektórych krajach udawało im się nawet wpływać na wyniki wyborów – osłabiając pozycje partii rządzących ale poważniejszej samodzielnej roli nigdy nie odegrały a ich akcje doprowadziły tylko do lepszego maskowania swych celów przez wielkie korporacje i polityków z nimi związanych Martin bardzo krytycznie odnosił się do tego legalnego ruchu i twierdził iż nieświadomie a w pewnych przypadkach nawet świadomie Toruje drogę do władzy partiom prawicowym i nic poza tym nie zdziała. Z potęgami przemysłowymi, finansowymi i militarnymi nie ma po co pertraktować czy politycznie współzawodniczyć. Można je zmusić do ustępstw i podważyć ich władzę, tylko uderzając z ukrycia w najczulsze miejsca, w to, co stanowi o ich sile. Tak właśnie pojmował rolę. Zielonego płomienia. Dojrzewało to w nim przez lata. Rodowód jest dość konkretny i sięga drugiej połowy lat sześćdziesiątych. Martin rozpoczynał wtedy studia, a było to na Uniwersytecie w Berkeley. Wiadomo, co się tam działo, a edukacja i perswazja metodami pałki policyjnej przedziwne przynosi owoce. Martin mówił mi, że nieźle mu się dostało, zwłaszcza w słynnej bitwie o park. A już tam wtedy mówiono wiele o konieczności powstrzymania procesu zatruwania przyrody i likwidacji cywilizacji betonu i plastiku. Nasz stosunek do natury będzie określać rozsądek i poczucie piękna, a nie dążenie do zysku. Martin pamiętał to hasło jeszcze po dwudziestu latach. Zielony płomień to oczywiście zupełnie inna epoka, ale w Martinie z pewnością coś z tamtych studenckich czasów pozostało. Dlatego chyba przynajmniej w pierwszej fazie rozwoju organizacji szukał oparcia w środowiskach studenckich i próbował oddziaływać na masowe akcje podejmowane przez ruchy protestu, legalne lub półlegalne. Gdy zaczynałam wchodzić w te sprawy, rzecz jasna, nie wiedziałam nic o złożonej wielostopniowej strukturze płomienia. Miałam nawet później trochę pretensji do Martina, że mi nie mówił wszystkiego, chociaż już między nami sprawy zaszły bardzo daleko. Ale później doszłam do wniosku, że miał rację i w jego sytuacji ja też bym tak postąpiła. W tym czasie budował dopiero sieć organizacyjną i to w skali międzynarodowej. Dużo też dyskutowaliśmy na temat użyteczności różnych środków i metod walki. Nie były to tylko rozważania teoretyczne, choć początkowo tak myślałam. Szczególnie zażarte spory toczyły się wokół projektu stworzenia pirackiej rozgłośni, która pełniłaby jednocześnie funkcję propagandową i przekaźnika szyfrowanych rozkazów. Ostatecznie zrezygnowano z uwagi na koszty i przejście do głębokiej konspiracji z różnymi stopniami wtajemniczenia i wyspecjalizowanymi oddziałami bojowymi. Wkraczaliśmy w nową fazę. Pierwszoplanowym zadaniem było precyzyjne przygotowanie akcji dywersyjnych. Dywersyjnych, a nie terrorystycznych, Zielony Płomień nie jest organizacją terrorystyczną, a przynajmniej w tym czasie nie był. Martin jest zdecydowanie przeciwny terrorowi. W tych sprawach ma własne poglądy i nikt go nie potrafi przekonać. Nieraz dochodziło do kłótni między nim a Małym. Jak długo kierował organizacją, granica między dywersją a terrorem nie była nigdy przekraczana. Myślę, że wiązało się to z jakimiś przykrymi doświadczeniami z lat siedemdziesiątych. Nigdy nie chciał mówić na ten temat, ale przecież nie jest tajemnicą, że z małym wiąże go coś więcej niż przyjaźń. Co robił mały w latach siedemdziesiątych? Nie wiem, ale jego prawa ręka Pers, czyli Toshizumo, to weteran japońskiej czerwonej armii. I nie ulega wątpliwości, że Martin swego czasu był w bliskich kontaktach z ugrupowaniami anarchistycznymi. Potem z nimi zerwał i poszedł własną drogą, ale nie wszystkie nici się urwały. Ci jego dawni towarzysze odegrali też istotną rolę przy tworzeniu światowej siatki płomienia. Nie wiem, czy to można uznać za błąd. To już nie jest zabawa w zbuntowanych. Akcje dywersyjne, jeśli mają stać się rzeczywiście skuteczną bronią, wymagają udziału fachowców wysokiej klasy, ludzi z bogatym doświadczeniem. Tacy dawni terroryści jak Mały i Pers są potrzebni. Martin potrafił ich zresztą otrzymać krótko, o żadnych samodzielnych inicjatywach nie było mowy. Był to chyba najpiękniejszy okres w moim życiu. Żyłam jakby w transie. Wszystko, co działo się wokół mnie i w czym bezpośrednio uczestniczyłam, przypominało pasjonujący film wciągający całkowicie w akcję i wprawiający w gorączkowe podniecenie. Może zresztą to, że tak właśnie to odczuwałam, wynikało w dużej mierze stąd, iż po prostu. Byłam wówczas wariacko zakochana i to uczucie było w pełni odwzajemnione. Martin, zielony płomień i uniwersytet, był to wówczas cały mój świat. Ciekawe, że i na studiach miałam zupełnie dobre wyniki. Było w tym z pewnością trochę chęci naśladowania Martina, który potrafił znaleźć na wszystko czas, ale nie tylko. Po prostu takie były reguły gry. W tym czasie Martin zmusił mnie do pogodzenia się z matką. W zimie pojechaliśmy do Anglii i przedstawiłam Martina rodzicom. Była nawet mowa o ślubie, oczywiście, jak skończę studia, a Martin zostanie profesorem. Odpowiadało to zresztą w pewnym stopniu naszym planom. Martin pracował nadal z Weissenhoferem i pisał pracę o habitatach, a jednocześnie zajmował się sprawą ekosu. Montował siatkę informacyjną i przygotowywał plany pierwszych akcji perswazyjnych. Dopiero kiedy otrzymał od Wittoria wiadomość o tym, co dzieje się na pograniczu Patope, Matawi i Dasklandu, wszystko inne przestało być ważne. Chciałam z nim lecieć do Afryki, ale się nie zgodził, rzekomo dlatego, iż to fatalny klimatycznie okres. Mówił, że jestem niezbędna w ośrodku monachijskim i że wróci pod koniec lipca. Gdy go aresztowali, myślałam początkowo, że zwariuję. Biegałam codziennie do Weisenhofera z pretensjami, że nic nie robi, choć to była nieprawda, gdyż interweniował, gdzie tylko mógł. To ja również przeforsowałam decyzję powierzenia małemu kierownictwa płomienia, choć wiedziałam, czym to grozi. Byłam pewna, że nie będzie się wahał. Chodzi przecież o życie Martina. To sprawa zasadnicza. Jego powrót rozwiąże wszystkie problemy. Jeśli postanowiliśmy złamać zasadę tak kategorycznie przestrzeganą przez Martina, jest to konieczność usprawiedliwiona sytuacją. Z jego ostatnich depesz wysłanych tuż przed aresztowaniem wynikało, że jest na tropie jakiejś wielkiej afery czy spisku, którego ujawnienie może wpłynąć w sposób zasadniczy na dalszą działalność płomienia. Wiadomości były oczywiście szyfrowane i nie zawierały żadnych konkretnych informacji, poza tą, że mikrofilmy przywiezie Vittorio. Niestety, został on również aresztowany, prawdopodobnie na lotnisku w Inuto. Początkowo wydawało się, że wszelki ślad po nich zaginie, jak to już zdarzyło się pewnemu dziennikarzowi francuskiemu, który zbyt krytycznie pisał o rządach Numy. Potem nagle zapowiedziano proces. Rzecz jasna, nikt z nas nie wierzył w to, by Martin i Vittorio przygotowywali zamach na marszałka, ale gdy ogłoszono wyrok skazujący ich na śmierć, nie ulegało wątpliwości, że sytuacja jest bardzo poważna. Martin był przecież obywatelem amerykańskim i musiały istnieć niebyle jakie powody, jeśli. Mimo apelu Weisenhofera i interwencji ambasadora USA, doszło do procesu i takiego wyroku. Czekanie na wynik jakiejś zakulisowej gry nie ma sensu. Trzeba uderzyć w tych, na których numie najbardziej zależy, a więc w Alkom. To pomysł małego. W rachubę wchodził tylko Magnusen. To mnie udało się zdobyć w Londynie plan jego wyjazdów. Gdy przeczytałam, iż 24 listopada ma odwiedzić filię Alkonu w Kasablance, byłam pewna, że to dar losu. Mały, co prawda, wątpił w wiarygodność oficjalnego programu, ale natychmiast wysłał Persa do Maroka dla rozpoznania terenu i przygotowania akcji. W rabacie Toshi ma jakichś bliskich sobie ludzi, chyba dawnych członków którejś z ekstremistycznych organizacji palestyńskich, co może bardzo ułatwić zadanie. I oto informacje okazały się ścisłe. Magnusen przyleciał do Maroka. Wszystko gra. Ale kim jest ten Hiromanta? Czy spotkanie było przypadkowe? Zachowuje się tak, jakby wiedział dokąd i po co lecę. Jeśli jest z policji, to dziwny z niego policjant. Czego naprawdę ode mnie chce? Chyba panią nudzę. Nieznajomy przerywa swój wykład, widząc, że nie słucham, ale nie wydaje się być obrażony. Zamyśliłam się. Rozumiem. Patrzę na zegarek. Robi się późno. Powinnam już wracać do domu. Muszę już iść, mówię, wstając. Bardzo panu dziękuję za towarzystwo i wróżby, chociaż, jeśli dobrze pamiętam, za wróżby się nie dziękuję. Tak, ale to już nie ma znaczenia. Patrzy mi z powagą w oczy. Ja również wychodzę. Pani pozwoli, że panią odwiozę. Mam tu wóz. Dziękuję, wolę się trochę przejść. Gdy jesteśmy już na ulicy, jeszcze raz ponawia propozycję. Odmawiam grzecznie, lecz stanowczo. Nie mogę sobie pozwolić na żadne ryzyko. Pani się mnie boi, oświadcza z żalem. Myśli pani, że jestem agentem policji lub iat. Pani się myli. W przeszłości przekona się pani, że miałem najuczciwsze intencje. Zresztą, chyba się jeszcze spotkamy. Nie wiem, co odrzec. Kim pan właściwie jest? Właśnie dochodzimy do parkingu. Widzę, że patrzy na mnie i zastanawia się, co odpowiedzieć. Wreszcie mówi Jestem dziennikarzem i wydawcą przepraszam, że się nie przedstawiłem nazywam się Oriento. Hans Oriento do widzenia. Wsiada do wozu i odjeżdża a ja idę w kierunku stacji metro. Nie mam niestety żadnych możliwości przekazania małemu relacji z tego dziwnego spotkania. Pozostał mi tylko Toshi, ale to mogę zrobić dopiero jutro, tuż przed akcją. Dwa. Filia konu w Casablance mieści się w nowym, wzniesionym na początku lat 80. wieżowcu w dzielnicy handlowej na południe od starej Mediny. Od katedry niespełna kilometr. Z lotniska przyjechałam taksówką do placu Mohameda V i trochę klucząc, docieram do sacré piechotą. W pobliżu kościoła na parkingu stoją dwa autobusy wycieczkowe i terenowe kombi przedsiębiorstwa poszukiwań geologicznych związanego z alkonem. Na schodach przed wejściem robią sobie pamiątkowe zdjęcia młode Japonki, które prawdopodobnie odłączyły się od grupy zwiedzającej katedrę, zaliczaną do wybitnych osiągnięć architektury XX wieku. Toshi, tak jak było ustalone, czeka na mnie w ławce w drugiej prawej nawie. Przybył tu na kilka minut przede mną. Zauważyłam go od razu po wejściu do kościoła, ale dla niepoznaki kręcę się za turystami, udając, iż należę do wycieczki. Zobaczył mnie i widzę, że daje mi dyskretne znaki, abym usiadła obok niego. Odłączam się od grupy, podchodzę, siadam i myślę, czy nie powiedzieć mu od razu o oriento. Ale zanim zdołałam się odezwać, toż już szepczę. Chodzimy razem. Wsiadamy do żółtego kombi ze znakiem firmowym Alkonu i ruszamy. Staję, idę ku wyjściu. Toshi za mną. Nikt na nas nie zwraca uwagi. Po chwili siedzimy już w wozie. Powinnaś się przebrać, ale pozostało niewiele czasu. Bierzesz więc tylko płaszcz i torbę. Tam leżą. Toshi pokazuje za siebie w głąb samochodu i włącza silnik. Jesteśmy geologami z Midelt. W torbie masz dokumenty. Mamy przekazać Magnusenowi pewne poufne informacje oraz próbki. On już wie o tym i czeka na nas. W czasie kilkuminutowej jazdy Toszyń przekazuje mi w skrócie niezbędne dodatkowe wiadomości. Odegranie roli geologów to pomysł wtyczki wprowadzonej do alkonu przed rokiem. Z opanowaniem stanowiska poszukiwawczego do Middelt przez naszych ludzi nie było trudności. Dyrekcja filii otrzymała wiadomość od kierownika grupy badawczej, że wysyła zaufanych pracowników w niezwykle ważnej sprawie. Nie było żadnych podstaw, aby podejrzewać, że to podstęp, gdyż rzeczywiście oczekiwano na wyniki wstępnych wierceń. Sprzyjającą okolicznością jest również to, że w ekipie tej pracowała młoda kobieta, trochę do mnie podobna gorzej z Toshim, ale nie ma rady. Muszą wystarczyć ciemne okulary. Liczymy zresztą przede wszystkim na szybkość działania i zaskoczenie. Ruch w centrum miasta duży, jak zwykle tuż przed południową przerwą. Zajeżdżamy przed wejście dla personelu. Ja idę pierwsza. Za mną Toshi z pojemnikiem. Mijając portiera i strażnika mówię, że jesteśmy z Midelt i zostawiam im kluczyki od samochodu prosząc aby polecili komuś odstawić wóz na służbowy parking gdyż z polecenia naczelnego dyrektora filii mamy niezwłocznie zameldować się w jego gabinecie nikt nas nie legitymuje ani nie zatrzymuje gdy wchodzimy do windy widzę z daleka że strażnik telefonuje jeśli dzwoni do sekretarki lub dyrektorskiego goryla to i lepiej nie będzie trzeba nic tłumaczyć. Wątpię, aby coś zauważył, a jeżeli nawet by tak było, to już za późno. Jesteśmy na osiemnastym piętrze. W obszernym holu przy stoliku dwóch mężczyzn o wyglądzie bokserów podnosi się na nasz widok. Panna Peterson? Tak, to ja, a to inżynier ugarte, wskazuje na persa. Mam i pani przekazać list od pana Williamsa i czekać na dalsze propozycje, mówi młodszy z facetów. Tego nie było w scenariuszu. O żadnym liście toż i nie wspominał. Czuję nieprzyjemny ucisk w okolicach żołądka, ale odpowiadam spokojnie, z pewnością siebie, ściszając głos dla podkreślenia poufności misji. To niemożliwe. Wiadomość mam przekazać ustnie. I to bezpośrednio panu prezesowi. Przywieźliśmy też próbki. Dobra jest, proszę poczekać. Cerber znika za drzwiami prowadzącymi do sekretariatu dyrektora filii. Czekamy w napięciu, chociaż drugi z mężczyzn zdaje się zachowywać obojętnie. Wreszcie drzwi się otwierają. Możecie wejść. Facet niedbałym gestem wskazuje nam drogę. Przy biurku jęzowata blondyna. Rozmawia z jakimś mężczyzną przez interkom, patrząc na nas. Czujnie, śledzę mimikę. Może zna prawdziwą pannę Peterson? Ale i ona nic nie podejrzewa. Po chwili wstaje i otwiera duże, obite skórą drzwi. Przestronny, nowoczesny gabinet, przez szklaną ścianę za biurkiem widać starą medinę, a za nią na horyzoncie na portowe i ciemno szary Atlantyk na lewo przy niskim stoliku zastawionym trunkami siedzą w głębokich fotelach nie dwie lecz cztery osoby trzech mężczyzn i młoda kobieta rozpoznaje tylko magnusena mały pokazał mi kilka jego zdjęć cóż za rewelacje nam pani przywozi mówi z kurtuazyjnym uśmiechem tęgi szpakowaty mężczyzna wstając z fotela Nagle nieruchomieje. Wie już, że nie jestem panną Peterson. Raczej niespodziankę odpowiadam, sięgając do torby po pistolet. Słyszę za sobą szczęk otwieranej klapy pojemnika. Kim pani jest? Gruba spatrzy na pistolet z przerażeniem. Tylko spokojnie, Wayne przejmuje inicjatywę Toshi. Niech pan siada. I żadnych sztuczek. Wszyscy ręce na głowę. Dyrektor Wayne opada na fotel i unosi ręce. Również Magnusen i dziewczyna wykonują posłusznie polecenie. Tylko siedzący między nimi mężczyzna w ciemnych okularach pozostaje nieruchomy, jak posąg. A ty co, głuchy? woła ze złością tosz, wskazując na mężczyznę. On nie widzi odzywa się dziewczyna. Nadpodziw spokojnie, ale nie trudno dostrzec, że czujnie obserwuje mnie i Persa. Powiedziałem wszyscy, mówi twardo Toshi. A więc i on, ręce na głowę, no już. Niewidomy unosi wolno ręce. Twarz skupiona, raczej artysty niż biznesmena. Pers podchodzi do Magnusena, rozpina mu marynarkę, wyjmuje portfel i nie otwierając... Rzuca na stół. W miejsce portfela wsuwa mu do kieszeni płaskie plastikowe pudełko, wyjęte przed chwilą z pojemnika. Mały prezent dla prezesa Alkonu, wyjaśnia z uśmiechem. Satysfakcja, z jaką wpatruje się w pobladłą twarz Magnusena, trochę mnie niepokoi. Muszę wyjaśnić kilka kwestii, podejmuje po chwili Tosi, aby nie było niepotrzebnych złudzeń. Jesteśmy członkami organizacji, której cele są ważniejsze niż nasze czy wasze życie. Jesteście zakładnikami i czy wyjdziecie z tego cało, zależy od spełnienia naszych żądań. Mam nadzieję, że wykażecie dość rozsądku i ułatwicie nam wykonanie naszego zadania. Wszelka akcja przeciwko nam musi nieuchronnie skończyć się śmiercią. Wszystkich tu obecnych. Aby nie było nieporozumień, wiedzcie, że nie ma sposobu uniknięcia takiej właśnie konsekwencji zaatakowania nas. Oto nadajnik radiowy. Unosi teatralnym gestem w górę aparat i wyciąga antenę teleskopową. Sygnał wysłany z tego nadajnika spowoduje wybuch ładunku, który umieściłem w Twojej kieszeni, Magnusen. Jest tam zaledwie 200 gramów trotylu, ale o tak skierowanym, skumulowanym działaniu, że wystarczy, aby ci urwało głowę. A głowa prezesa alkonu jest cenna, prawda? Pers robi krótką pauzę dla spotęgowania wrażenia. Ale to nie wszystko. Ten sam sygnał wywoła eksplozję ładunku, który umieściłem w pojemniku na próbki geologiczne. W tym, który stoi tu obok mnie. A jest tam trochę więcej, bo sześć kilogramów, tęte, i to w mocnej przeciwpancernej skorupie. I jeszcze jeden ważny szczegół. Wysłanie sygnału powodującego wybuch następuje nie przez naciśnięcie przycisku, lecz jego zwolnienie. Kolejność czynności jest następująca: Trzymam w lewej dłoni nadajnik. Tosi przybiera ton instruktora na obowiązkowych, nudnych ćwiczeniach. Teraz uwaga. Środkowy palec lewej ręki kładę na czerwonym guziku. Naciskam do oporu i utrzymuję w tym położeniu. Teraz kciukiem prawej ręki przesuwam dźwigienkę przełącznika i włączam nadajnik. Inaczej mówiąc, odbezpieczam układ inicjujący radiozapalnika. Nigdy jeszcze nie widziałam Persa w takim stanie, ale też nie było podobnej sytuacji. Coraz bardziej nabieram przekonania, że nie jest w pełni normalny. Nie ulega wątpliwości, iż podnieca go i bawi potęgowanie strachu. Inna sprawa, że jest to metoda skuteczna, przynajmniej w stosunku do Magnusena i dyrektora filii. Na Magnusena uwziął się zresztą szczególnie. Myślę, że jest w tym coś z kompleksu. Magnusen, wysoki, barczysty, wysportowany, pozujący na arystokratę. Toż i mały, niepozorny, o zniszczonych dłoniach mechanika i zmęczonych, zaczerwienionych chorobliwie oczach. Niepotrzebnie przejmuje się persem. Wszystko toczy się zgodnie z planem. Toż i tłumaczy teraz magnusenowi, że z uwagi na jego bezpieczeństwo. Nie należy na razie ujawniać faktu, iż jest zakładnikiem. Policja marokańska może okazać się zbyt gorliwa i próbować unieszkodliwić nas, z pomocą strzelców wyborowych, co dałoby jednoznaczny rezultat. Od nieboszczyka trudno wymagać, aby nie zwalniał przycisku, zaś tłumaczenie wszystkim, jak działa bomba, nie leży w naszym interesie. Na rozkaz Persa dyrektor łączy się z sekretarką i przekazuje jej polecenia prezesa: zawiadomić lotnisko, aby niezwłocznie przygotowano do odlotu prywatny samolot Magnusena, którym przyleciał z Anglii, poinformować władze lokalne oraz ambasadę Republiki Patope w Rabacie, że prezes Alkonu i towarzyszące mu osoby odlatują o 14:00 do inuto w ważnej. Niecierpiącej zwłoki sprawie przekazać osobistej ochronie prezesa rozkaz, aby nie wpuszczała nikogo do gabinetu dyrektora przez najbliższe pół godziny i przygotowała dwa samochody przed głównym wejściem dla przejazdu na lotnisko. Bagażu z hotelu nie trzeba zabierać, gdyż prezes powróci do Casablanki jeszcze tego samego dnia. Prawdopodobnie późnym wieczorem. Te pół godziny oczekiwania na spełnienie poleceń prezesa. Wypełnia przede wszystkim maglowanie Magnusena na temat polityki alkonów patopę i zobowiązań marszałka Numy wobec koncernu. Żadnych rewelacji, raczej potwierdzenie tego, co już wiemy. Oczywiście Magnusen próbuje nam wmawiać, że Alkon tylko pomaga Republice wydźwignąć się z zacofania i umocnić jej pozycję, co jest szczególnie ważne z uwagi na sąsiedztwo Dasklandu, białej Republiki uzbrojonej po zęby. Jednak nie może zaprzeczyć, iż marszałek zawdzięczał utrzymanie się przy władzy przede wszystkim Alkonowi, zaś Alkon swoją pozycję w patopę krwawemu marszałkowi. Toshi ani jednym słowem nie wspomina o celu uprowadzenia w sprawie Martina, czy choćby tylko o zagadkowych wydarzeniach w Patopej i Dasklandzie. Także Magnusen wyraźnie unika wszelkich wzmianek na temat aktualnej sytuacji w tych krajach, choćby tylko w takim stopniu, w jakim informowała o tym prasa światowa. A przecież według tych doniesień... Złote jabłko patope, zagłębie miedziowe w tobo i dasklanskie kopalnie uranu u podnóża gór żółtych nie pracują od kilku miesięcy. Ich teren uznano podobno za skażony, zaś górnicy wraz z rodzinami uciekli na terytorium opanowane przez partyzantów Magogo. Widać prezes alkonu czeka, aż toż i pierwszy puści farbę. Ale Pers. Nie ma zamiaru odsłaniać kart przedwcześnie, gdyż w razie niepowodzenia akcji, już w tej wstępnej fazie, nim rozpoczniemy pertraktację z numą, możemy pogorszyć sytuację Martina i Wittoria, nic nie zyskując. Przesłuchiwanie Magnusena. Jest więc nie tyle próbą wysądowania, co się dzieje w Patope i Dasklandzie, co otworzenia wrażenia, iż reprezentujemy jakieś tajne ugrupowanie politycznych przeciwników marszałka. Najbardziej kłopotliwe dla Magnusena są pytania dotyczące policji politycznej i pacyfikacji. twierdzi, że starał się niejednokrotnie wpłynąć na numę, by nie stosował tak brutalnych metod. I stopniowo wprowadzał bardziej demokratyczne formy rządów. Na to i blefuje, że posiadamy dokładną listę doradców i instruktorów opłacanych nie tylko przez marszałka, ale i przez alkon. Prezes patrzy rozpaczliwie na swego niewidomego towarzysza niedoli i niezbyt lojalnie próbuje się nim zasłonić. Niech pan doktorze im wytłumaczy, że obarczanie mnie i Alkonu odpowiedzialnością za wszystko, co działo się i dzieje w Patopę, jest niedorzecznością. Toż i nie ma jednak zamiaru dać się wodzić za nos. Przesłuchuję ciebie, Magnusen, a nie twojego adwokata. Zrozumiałeś? Przerywa ostro. Panem doktorem zajmiemy się później. Czy niewidomy jest rzeczywiście doradcą prawnym prezesa alkonu, czy też może to tylko retoryczny zwrot? Z zachowania się Persa trudno wywnioskować, czy wie, kim jest ten człowiek. Według przyjętego scenariusza porwać mieliśmy tylko Magnusena. Kiedy jednak weszliśmy do gabinetu dyrektora Wayne'a, toż i nie wydawał się zaskoczony tak jak ja obecnością tam dwóch niezaplanowanych osób, ale przecież nie wiedział, iż mężczyzna jest niewidomy. Pytać go jednak w tej chwili o to nie mogę. Chociaż toż i nie zdążył uzgodnić ze mną przyjętej taktyki, domyślam się w ogólnych zarysach, do czego zmierza i pozostawiam inicjatywę w jego rękach. Niepokoją mnie zbyt brutalne, a nawet nieco psychopatyczne jego reakcje, ale ciągle jeszcze mam nadzieję, że to tylko przyjęta świadomie metoda straszenia naszych jeńców, a przede wszystkim Magnusena. Prawdę mówiąc, i ja jestem przygotowana na to, że muszę grać rolę kobiety bez skrupułów, fanatyczki nie wahającej się przed zbrodnią i okrucieństwem. Nie wiem jednak, czy w decydującym momencie potrafię przełamać wszystkie opory moralne i zmienić skórę. Nie mogę się też pozbyć. Złych przeczuć, że sekretarka coś zauważyła, że jesteśmy podsłuchiwani, a może nawet obserwują nas przez ukrytą kamerę telewizyjną i za drzwiami czekają już goryle Magnusena i policjanci marokańscy. A przecież wiem, że jeśli idzie o bomby, toż i nie blefuje. Gdy odzywa się Brzęczyk Interkomu i sekretarka melduje o wykonaniu poleceń, jestem niemal pewna, że coś musi się stać, ale jakoś nic się nie dzieje. Wszystko przebiega zgodnie z instrukcją Persa, zaś Magnussen i Wayne grają wyznaczone im role bez zarzutu. Z gabinetu pierwszy wychodzi Magnussen w towarzystwie Persa, który trzyma w ręku emiter i zachowuje się tak, jakby oczekiwał wiadomości przez radiotelefon. Za nimi idzie niewidomy doktor, Prowadzony przez swą towarzyszkę. Na końcu ja z dyrektorem, który pomaga mi nieść pojemnik. Oczywiście, pistolet schowałam do torby. Wszystko to wygląda zupełnie naturalnie, i z zachowania się sekretarki, spotkanych w windzie pracowników, portierów i strażników, wynika, że niczego nie podejrzewają. Dyrektor poinformował zresztą sekretarkę, że odwozi tylko prezesa na lotnisko i zaraz wraca. W pierwszym samochodzie jedzie Toshi z Magnusenem i dwóch goryli z obstawy prezesa. Drugi samochód prowadzi sam Wayne, ja obok niego z pojemnikiem. Na tylnym siedzeniu doktor z dziewczyną. Startujemy parę minut po czternastej, a więc nadal niemal zgodnie z planem. Władze są uprzedzone o odlocie prezesa Alconu z towarzyszącymi mu osobami i niezbędne formalności załatwiają sprawnie, bez żadnych kontroli celnych i indagacji. Słyszę wówczas po raz pierwszy nazwisko tajemniczego ślepca Tomasz Quinda, doktor nauk społecznych z Uniwersytetu Columbia. Dziewczyna nazywa się Helena Parker i jest jego sekretarką. Nazwisko Quinta nic mi nie mówi. Dopiero Toshi już w samolocie przypomina wywiad opublikowany w As News and World Report pół roku temu. Kabina pasażerska samolotu urządzona jak salon w luksusowym pociągu. Siadamy w wygodnych fotelach, Toshi przy drzwiach do kabiny pilota. Z gorylami Magnusena mamy początkowo trochę kłopotu. Zaraz po starcie mówię im, jak się mają sprawy i każę oddać broń, ale widocznie traktują ostrzeżenie jako blef, bo kierują pistolety w naszą stronę, myśląc, że nas tym przestraszą. Na szczęście Magnusen szybko interweniuje i dochodzi do awantury, która musiałaby zakończyć się katastrofą. Broni jednak nie oddają, rozumując niegłupio, że odbieranie jej siłą byłoby dla nas zbyt ryzykowne. Ostatecznie staję na tym, iż chowają pistolety i siadają naprzeciw mnie. Aż do lądowania w Inuto zachowują się zupełnie spokojnie. Inna sprawa, że robię wszystko, aby ich zniechęcić do wszelkich prób utrudniania nam akcji. Jedyną drogą jest oczywiście wykazanie naszej całkowitej determinacji i korzystam z każdej okazji, aby im o tym przypomnieć. Kiedy i z Magnusenem idą do kabiny pilota i zostaje sama z tymi drabami Quintą i jego sekretarką. Stawiam sobie na kolanach pojemnik z bombą i mówię: "Powinniście się modlić, aby się szybko dogadali i Numa nie robił trudności." "To ty się módl, mała." odszczekuje starszy z goryli, "bo nie masz szans wyjść z tego cało, ten twój żółtek. Zamknij się." Przerywam mu tym samym tonem. To, co tu mam w tym garnku, wystarczy na wszystkich. Ostrzegam. Przed czym? Czego właściwie od nas chcecie? Pyta sekretarka Quinty. W głosie jej nie wyczuwam jednak strachu, raczej chęć sprowokowania dyskusji. Od Was tylko posłuszeństwa, wykonywania poleceń, żadnej gry na zwłokę. Wyjaśniam spokojnie, ale twardo. O co Wam właściwie chodzi? Chcecie porwać, czy może zabić prezydenta Nume? Widzę, jak niewidomy odnajduje po omacku rękę dziewczyny i ściska jej dłoń. Czyżby dawał jej jakiś znak? Zastanawiam się, jak zareagować. Pytanie można zignorować, ale taki podejrzany ruch może nas wiele kosztować. Ręce przy sobie, podnoszę głos ostrzegawczo. Niewidomy cofa rękę, ale dziewczyna przytrzymuje ją prowokacyjnie. To nieludzkie, mówi patrząc na mnie z wyrzutem. Przecież pani wie, że doktor Quinta nie widzi. Powiedziałam ręce przy sobie, tylko bez kawałów. A co mi pani zrobi, jeśli nie posłucham? Dziewczyna próbuje sprowokować awanturę albo chce sprawdzić, na co mnie stać. Nic nie odpowiadam. Wyjmuję z torby pistolet i mierzę w jej nogi. Chwila napiętego oczekiwania, i Quinta gwałtownie wyrywa rękę z dłoni dziewczyny. Czy on rzeczywiście jest ślepy? Zastanawiam się, jakby to sprawdzić, ale na razie nic mi do głowy nie przychodzi. Nikt się nie odzywa, tylko przez uchylone drzwi kabiny pilota dobiegają urywki rozmowy prowadzonej przez radio. Goryle czujnie śledzą każdy mój ruch. Zdaję sobie sprawę, że nie wolno mi przeciągać struny. Martin Barley musi być uratowany, prawda? Odzywa się niespodziewanie Quinta. Po raz pierwszy słyszę jego głos. Jest przyjemny, niski, o nieco śpiewnym brzmieniu. Ale teraz myślę przede wszystkim o tym, jak trafnie odgadł moje myśli, a w ogóle skąd wie, że chodzi o Martina. Przecież ani ja, ani Toshi nie wymieniliśmy dotychczas ani razu jego nazwiska. Zdaję sobie sprawę, że milczenie może być potraktowane jako potwierdzenie słów Quinty, ale czuje zupełną pustkę w głowie. Na szczęście wraca Toshi z Magnusenem, wskazuje prezesowi miejsce obok ślepca i siada przy mnie. Wreszcie mamy trochę czasu na ocenę sytuacji i uzgodnienie dalszej taktyki. Za czterdzieści minut będziemy nad lotniskiem w Inuto i do tego czasu Wayne musi zakończyć pertraktację z marszałkiem. Wayne pozostał na lotnisku w Casablanca, aby odegrać rolę mediatora i nie dopuścić do prób odbicia zakładników przez wojsko czy policję. Jest on dostatecznie zorientowany, że nie blefujemy i gotowi jesteśmy spełnić groźbę, a zarazem niewiele może pomóc policji swymi spostrzeżeniami. Magnusen zobowiązał go zresztą do zrobienia wszystkiego, co może uratować mu życie. Gdy zaś dowiedział się, że chodzi tylko o uwolnienie Martina i Wittoria, nie zaś o jakieś zasadnicze zmiany polityczne w patopę, powiedział: że nie powinno być trudności i wyraził gotowość poinstruowania Wayne'a przez radio, jak ma przekonać Numę, aby spełnił nasze żądania. Oczywiście Toshi nie jest aż tak naiwny, aby pozwolić Magnusenowi na swobodną rozmowę z Wayne'em, niemniej pewna forma współpracy bardziej sprzyja szybkiemu dogadaniu się niż najbardziej kategoryczne ultimatum. Nasze żądania nie są wygórowane. Martin i Vittorio wolni. Helikopter do naszej dyspozycji, zapas paliwa na 500 km, dwa miliony dolarów okupu od alkonu. Toshi proponował jeszcze broń i żywność dla partyzantów Magogo, ale dał się przekonać, iż może to niepotrzebnie skomplikować pertraktacje z marszałkiem. Czekając na wiadomość od Wejna, mogę wreszcie porozmawiać z Persem o niewidomym doktorze. Gdy mu powiedziałam, że Quinta wie, po co lecimy do patopę, wcale się nie zdziwił. To niebezpieczny facet szepcze mi nad uchem, oblatany jak rzadko kto w tym, co kręcą różni maherzy od polityki. Spec od analizy systemowej i teorii gier. Istny komputer. Ślepy komputer tak go niektórzy nazywają, ale tylko głupcy. Musisz go szczególnie pilnować. Podstępny. Bardzo sprytny gad. Nikt właściwie nie wie, co naprawdę myśli. Ale faktem jest, że służy takim jak Magnusen i że swego czasu pracował dla IAT jako doradca. Przypomnij sobie pół roku temu w US News wywiad na temat współczesnych organizacji mafijnych. Pamiętasz? Przypomniałam sobie. Martin podejrzewał wówczas, że ktoś z naszych kapuje. Teraz nabieram pewności, że miał rację. Obawiam się, że zdążył nas już rozgryźć, mówię ściszonym głosem. A poza tym, coś mi się zdaje, że on nie jest ślepy. Jest. Tego jestem pewien, zaprzecza Tosi. A jeśli wie za dużo, to i tak nie na wiele mu się to przyda. To dla nas większa zdobycz niż Magnusen i już jej z rąk nie wypuścimy. Znów w głosie Persa pojawia się nieprzyjemny ton jakiejś chorobliwej satysfakcji, a poza tym nie lubię, jak ktoś za mnie myśli. Quinta zamiast Magnusena? To nonsens. Nie zamiast, lecz także, wyjaśnia Toshi. Jeśli rzeczywiście jest niewidomy, mogą być z nim kłopoty, zwłaszcza w górach. Nie kryje swych wątpliwości. Subskrybuj kanał Virtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków.